Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 234. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Media społecznościowe towarzyszą nam każdego dnia, a znane osoby dyktują to, co modne, ważne i pożądane. Żyjemy w świecie, gdzie wśród naszych wartości, a przynajmniej w mediach, króluje wygląd zewnętrzny i szeroko pojęta atrakcyjność. Kultura diet i kanony piękna to tematy, które poruszaliśmy tutaj wielokrotnie. Są to jednak zjawiska na tyle szerokie i głęboko nas dotykające, że ta dyskusja wydaje się nie mieć końca. No bo do czego miałaby prowadzić? Obsesja piękna dotyczy nas wszystkich, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. I pozbycie się tej toksycznej narracji wymaga od nas codziennej pracy. Jednym z pomocnych narzędzi jest oczywiście edukacja i zrozumienie wyidealizowanego świata social mediów. Dlatego zaprosiłam do siebie Justynę Lis, influencerkę i aktywistkę, aby odczarować wizerunki celebrytów i nauczyć się szukać nowych autorytetów. Porozmawiamy o szkodliwości medycyny estetycznej, zatajaniu informacji o zabiegach upiększających, korzystaniu z filtrów i nowej wizji przyszłości w sieci. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Justyną Lis. Cześć Justyna. Cześć Karolina. Witam Cię po raz drugi, choć nie wszyscy w pierwszej chwili mogą być tego świadomi, ponieważ podczas naszego pierwszego nagrania byłyśmy w trójkę z Ogi, także po raz pierwszy spotykamy się we dwie. I pomyślałam, że na rozgrzewkę podzielę się z Tobą moją refleksją, a raczej pozwolę Tobie rozwinąć tę myśl, bo mam wrażenie, że wszystko, co staje się jakimś trendem, takim dobrym trendem, jakąś tendencją zwiększania świadomości w jakiejś dziedzinie, z czasem jest przez nas no, niestety eksploatowana i staje się takim terminem czy zjawiskiem trochę wyświechtanym. I ciekawi mnie, czy z Twojej perspektywy było lub jest tak ze stwierdzeniem i ze zjawiskiem ciało pozytywności? Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim nie do końca rozumiemy ten termin i bardzo przez mainstream jest wypaczony po prostu, bo wydaje nam się, że jest znak równości między stwierdzeniem ciało pozytywność a samoakceptacja, słowami ciało pozytywność a samoakceptacja, albo miłość do samego siebie, albo ciało akceptacja, cokolwiek. A prawda jest taka, że ciało pozytywność to ruch, który powstał ze względu na to, by dbać o prawa osób grubych, o to, by osoby grube nie były wyrzucane poza margines społeczeństwa, żeby osoby grube miały prawa do tego, żeby korzystać tak samo z opieki zdrowotnej jak osoby szczupłe, czy średnie, czy cokolwiek, żeby mogły spokojnie sobie usiąść w autobusie, czy w pociągu, czy w kinie, żeby nie musiały martwić się o to, czy znajdą rozmiar swojego ubrania w sklepie. Tymczasem jakby przez mainstream a mamy właśnie ten znak równości pomiędzy ciało pozytywnością a miłością do samego siebie, samoakceptacją, przez co ludzie w ogóle jakby nie wiedzą, jakie są te pierwotne założenia ruchu. Dlatego też ta ciało pozytywność wydaje mi się jest na tyle wypaczona, bo dla wielu równa się po prostu self-love. A self-love, jak wiemy, świetnie się sprzedaje i jest po prostu jednym z haseł marketingowych. No właśnie, self-love było też jednym z tych terminów, które przyszły mi do głowy jako te już mocno zużyte i chyba niezrozumiane, ale w kontekście ciało pozytywności, to jakie widzisz, no właśnie, takie zagrożenia, na przykład w mediach społecznościowych wynikające z tego, że my wszędzie rzucamy tym hasłem i wszędzie mówimy kochaj swoje ciało, kocham swoje ciało. Tylko widzisz, znowu bym nie łączyła ciało pozytywności z kochaj swoje ciało, bo tak jakby
ja nie jestem w stanie ci powiedzieć, co myślą ludzie, którzy używają słowa ciało-pozytywność w tym drugim kontekście, bo po prostu jakby sens tego ruchu i idea tego ruchu jest zupełnie inna i raczej nie warto tak jakby skupiać się na tym, skąd wzięło się to, że to po prostu, to słowo przeszło do mainstreamu po prostu, dlatego zostało totalnie wypaczone. Natomiast nie wydaje mi się, żeby z samej ciało pozytywności płynęły jakiekolwiek ryzyka, niebezpieczeństwa w social mediach. Bardziej właśnie z tego, że sama akceptacja i tak dalej jest traktowana jako hasło marketingowe i zdaje się być po prostu jakby kolejnym takim, wiesz, sprzedażowym tekstem, który tak naprawdę niewiele oznacza. I mnie też osobiście bardzo mierdzi to, że w mediach społecznościowych pod hashtagiem na przykład body positive albo pod hashtagiem samoakceptacja znajdziemy zdjęcia na przykład osób po przemianie Tak, co jest dla mnie w ogóle niesamowite, bo... Typu, że schudło. Tak, o tym mi chodziło. W formie, w cudzysłowie, cokolwiek to znaczy. I to jest tak słabe, że ta przestrzeń jest w taki sposób zawłaszczana przez osoby z branży fitness między innymi, gdzie jakby ciało pozytywność ta w tej pierwotnej idei jest jakby zupełnym przeciwieństwem skupiania się na wyglądzie, prawda? Tutaj chodzi o to, żeby osoby grube po prostu miały równe prawa, a nie o to, żeby kochały siebie, czy były zdrowe. To jakby w ogóle nie łączy się ze zdrowiem. Natomiast w tym momencie jacyś trenerzy personalni, czy trenerki personalne po prostu wrzucając zdjęcia na przykład swoich klientów, podopiecznych, osób, które korzystały z ich usług, treningów personalnych, wrzucają właśnie pod hashtagiem body positive, ciało akceptacja. To jest dla mnie w ogóle niepojęte i po prostu smutne. Właśnie o to mi chodziło, kiedy pytałam, właśnie jakie są zagrożenia wynikające z tego wypaczenia, tak? Bo tak jak powiedziałaś, sama idea ciała pozytywności jest super, tylko myślę, serio, nie mam danych tutaj statystycznych, ale obstawiałabym, że większość ludzi źle interpretuje to stwierdzenie w mediach społecznościowych i raczej utożsamia to z tym, że my jesteśmy zachwycone swoim ciałem, więc super, że przybliżyłaś nam te definicje, ale w kontekście tych trenerów. Pamiętam taką sytuację, nie wiem, sprzed roku, że na dosyć dużym koncie znanej osoby, która nie zajmuje się niczym konkretnym, właśnie widziałam zdjęcia bardzo szczupłych, wysportowanych sylwetek, ułożone w kolaż i było tam napisane, to jest mój moodboard dla trenera. Mi się wtedy zapaliło milion lampek, bo to też wrzuciła osoba bardzo szczupła. Czekaj, bo nie zrozumiałam. Mój moodboard dla trenera w jakim sensie? Nie zrozumiałam kompletnie. Chcę to pokazać swojemu trenerowi jako inspirację, że tak chcę wyglądać. Że do tego dążę. Tak. I to mówię, powiedziała laska, która się całkowicie wpisuje w kanon i już jest jakby piękna, cudna, szczupła i tak dalej. I nagle widzimy tego typu inspirację. Ta osoba jest też, myślę, wzorem dla wielu osób. I mi się zapaliło milion lampek i pomyślałam sobie, serio? To my nadal w XXI wieku, w 2020, tam może wtedy pierwszym, pozwalamy na to? To jest nadal okej? Czy to ze mną jest coś nie tak? Wiesz co, mnie w ogóle bardzo dziwi fakt, że ludzie są w stanie oburzać się, że na przykład ruch ciało pozytywności, czy fakt, że jakby ta ciało akceptacja i różnorodność cielesna jest coraz bardziej widoczna w internecie, odbierają to tak jakby to zabraniało im być szczupłym, co jest tak totalnie absurdalne. I na przykład bronią się hasłami typu chcę być taka, jaka jestem, więc dajcie mi być sobą, skoro wy chcecie być sobą, bla, 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 prawda? Okay. I tak jakby tutaj nikt nie zabrania nikomu być szczupłym, co jakby samo stwierdzenie brzmi absurdalnie, ale dlaczego te osoby, które tak to personalnie odbierają, nie zastanowią się, nie poświęcą chwilę na refleksję, dlaczego one chcą być szczupłe? Rozumiesz? Bo jakby wiadomo, że nikt nie będzie wchodził tam, nie wiem, za kimś i go pilnował, żeby ktoś nie był szczupły, czy w ogóle jakby dyscyplinował pod tym kątem, bo osobiście zupełnie nie mam nic do tego, żeby ktoś ćwiczył swoją sylwetkę, nawet jeżeli jedyną motywacją jest wygląd, co dla mnie osobiście jakby leży totalnie na drugim biegunie powodów mojej aktywności fizycznej, ale jakby zupełnie to akceptuję, nie rozumiem, dlaczego miałabym tego nie akceptować. Każdy robi ze swoim życiem i ze swoim ciałem, co chce. A przynajmniej tak powinno być, bo niestety kobiety w tym kraju nie robią ze swoimi ciałami, co chcą.
Ale właśnie zastanawia mnie to, że te osoby, które tak wojują o tą szczupłość, one się nie zastanawiają jakby skąd się to wzięło, bo to nie jest tak, że my się rodzimy i po prostu chcemy być szczupli, bo to jest docelowy stan. W sensie jakby społecznie u nas pod kątem opinii publicznej oczywiście tak, nadal jest to docelowy i w ogóle wymarzony stan bycie szczupłym czy chudym. No ale wiesz, właśnie chodzi mi o to, że jakby miej trochę refleksji nad sobą, dlaczego tak jest, bądź sobie, jakby rób sobie te wszystkie rzeczy, które chcesz, zmieniaj wygląd, jakby zupełnie nikt w to nie chce ingerować, ale zastanów się, skąd ci się to wzięło, wiesz. Mhm. I skąd też ta potrzeba, żeby się tym podzielić w taki sposób. Tak. I bardzo mi się podoba to, że właśnie odwróciłaś to trochę i pokazałaś, że to jest o tym człowieku, że to ta osoba powinna mieć te refleksje nad sobą samym, bo ja bardziej też tak z góry to złe stwierdzenie, bardziej tak z lotu ptaka na to spojrzałam, że nie mamy tej refleksji, jakie to ma konsekwencje dla tych tysięcy młodych dziewczyn, o tak, które widzą idealną celebrytkę i ta idealna celebrytka jest niezadowolona ze swojego ciała i chce być jeszcze, kurde, idealniejsza. I ty siedzisz w chacie, w dresach i myślisz sobie, o wow, to ja jestem chyba poza w ogóle kategorią. Bo ta dziewczyna na Instagramie to właśnie była celebrytka, tak? Tak, tak, no znana osoba, tak. Więc smuci mnie to, że właśnie nie zdajemy sobie sprawy, czy takie osoby nie zdają sobie sprawy, jak ogromną siłę rażenia ma ich konto. Oczywiście każdy ma prawo mieć kompleksy, niezależnie od tego, jak wygląda, jak bardzo wpasowuje się w kanon. To nie ma znaczenia. Jakby to, co jest w naszej głowie, to tam może być kompletne szambo i też możemy mieć problem z samoakceptacją. Tylko my wiemy, jaka jest prawda, ale jesteśmy jakimś wzorem dla mas. I gdzie jest to poczucie odpowiedzialności? No właśnie tego poczucia odpowiedzialności bardzo często brakuje, co jest zastanawiające, bo często jakby do takich kroków posuwają się osoby, które jakby zupełnie nie muszą tego robić i osoby z ogromnym kapitałem, które tak jakby no, nie mają żadnych bezpośrednich korzyści. Tak sądzę. Z wrzucania na przykład takich zdjęć, o których ty mówiłaś, moodboard dla trenera, prawda? Po co? No po co? No właśnie. Osoby popularne, osoby, które mają duże nazwiska, nazwijmy je czy celebrytami, czy influencerami, no, to też się pokrywa. Nie ma co tego jakoś, wiesz, dzielić. Mają ogromną siłę rażenia, mają ogromny wpływ na ludzi i jedni to dźwigają, inni postanawiają, że to jest ich konto i będą wrzucać to, co chcą i nie mogą odpowiadać za to, jak to jest odbierane. To jest zabawne zawsze to tłumaczenie. No, bo jakby decyzja należy do nas, ale ja też myślę sobie, no dobra, możesz nie chcieć brać odpowiedzialności, ale ją masz tak czy siak. I te osoby wrzucają różnego rodzaju treści, które potem rzutują na to, jak my się ze sobą czujemy jako obserwatorzy i zastanawiam się, czy ta transparentność i właśnie ta autorefleksja, to będzie jednak ta tendencja, w jaką będą te osoby szły? Czy nasze społeczeństwo tak się zmienia, że my będziemy wymagali od nich tego, żeby jednak stali za jakimiś wartościami, będziemy ich z tego rozliczać? Czy to jest nadal nasza bańka? Jak ty to widzisz? Zresztą myślę, że to jest nadal nasza bańka, ale że ona się tak dość prężnie zmienia i bardzo chciałabym wierzyć, że w najbliższych latach to jakby totalnie będzie passé, prawda? Ukrywanie takich rzeczy, czy właśnie kreowanie jakichś nierealistycznych standardów piękna, ukrywanie zabiegów medycyny estetycznej, czy retuszowanie zdjęć bez jasnej informacji, że zdjęcie jest wyretuszowane. Ale no myślę, że jakby my ludzie, no musimy się na to po prostu nie zgadzać, prawda? Jakby nie chciałabym przerzucać odpowiedzialności na nas, bo tak jakby mówimy teraz o celebrytkach, o osobach z ogromnym kapitałem, którzy mają tam miliony followersów różnych. No ale tak jakby, wiesz, ciężko mi o tym mówić, bo widzę jak bardzo... Podam ci za przykład Kardashianki. Często ktoś mi pisze, że się na nie uwzięłam, ale widzę, jak one bardzo kreują trendy. Mhm. Niesamowicie kreują trendy. I pomimo tych wszystkich grzeszków, które one na co dzień popełniają, mało kto ich nadal z tego rozlicza, prawda? Nadal masa młodych dziewczyn i nawet nie tak młodych dziewczyn, bo dziewczyn w naszym wieku, no właściwie jesteśmy też młode, ale mam na myśli przekrój od nastolatek do po prostu młodych kobiet, się nimi codziennie inspiruje. Są dla nich jakimiś takimi, nie wiem, wyroczniami. Mam wrażenie, że celebryci, influencerzy są często takimi wyroczniami dla odbiorców. No i to nie jest dobre, prawda? I ja osobiście mam tak, że o ile...
tak jakby wiem, że ludzie nie są czarni ani biali, prawda? Że mają różne odcienie i że można kogoś lubić pomimo, lubić, szanować, obserwować pomimo tego, że ta osoba nie wiem, zrobiła coś szkodliwego, czy robi coś szkodliwego, czy nie jest święta, nikt z nas nie jest święty, to tak jakby nie wyobrażam sobie podziwiać, mam wrażenie, że dużo osób je podziwia, podziwiać osoby, które wprost, no, okłamują swoich odbiorców i robią to pomimo tak jakby masy uwag w tym temacie, bo jakby to są tematy, które te zarzuty, prawda, właśnie na temat retuszowania zdjęć, czy na temat medycyny estetycznej, zabiegów medycyny estetycznej albo chirurgii plastycznej padły już masę razy i padają cały czas. A mimo to te osoby są w stanie na przykład w wywiadzie po prostu powiedzieć, nie, ja tego nie zrobiłam. Ja tego nie jestem w stanie pojąć, za sekundę do tego wrócimy, ale myślę, że totalnie jest tak, jak mówisz, że to jest bańka i takich osób, które widząc jakąś relację, tak jak ja czy ty, stwierdzą, serio? Albo come on. Albo, że to jest, wiesz, jakby mamy ten dystans już do tych ludzi i wiemy, że może kiedyś, jak byłyśmy właśnie młodsze podatne, prawda? To myślałyśmy sobie, o wow, też bym tak chciała, albo jak ona to zrobiła, albo ja nigdy taka nie będę i milion innych przemyśleń na ten temat. Teraz umiemy powiedzieć stop i nie chcemy dalej dać się wkręcić w ten jakby wir tej obsesji piękna, dążenia do nierealistycznych standardów, ale to nadal jest malutka część i to jest mniejszość i wydaje mi się, że z tego wynika to, że one pomimo zarzutów nic z tym nie robią, bo to jest ułamek. Jakby okej, może danego dnia będzie kilkaset maili na ten temat, ale jeżeli obserwuje mnie, nie wiem, 30 milionów ludzi, to serio będę się tym przejmować? Nadal działa, bo nadal te pozostałe prawie 30 milionów uważa, że jestem idealna, stawiam je na piedestale, tak. I cały czas chcę kupować moje nowe produkty, które cię wygładzą, odmłodzą, wyszczuplą, bo ja to przecież zrobiłam naturalnie, właśnie dzięki tym różnym specyfikom, przecież to też jest jakaś machina sprzedaży ich własnych produktów, które pomagają utrzymać ten wygląd, więc w ogóle to jest, mnie się to w głowie nie mieści. Właśnie bardzo mnie ciekawi to jakby, co stoi za tą bezgraniczną ufnością, bo jakby jasne, byłyśmy nastolatkami, tak. I dalej są nastolatki i jakby to jest zupełnie coś innego niż w momencie, kiedy nie wiem, 25-letnia czy 30-letnia kobieta wielbi takie osoby, przynajmniej takie jest moje zdanie, tak mi się wydaje, to jest dla mnie dziwne i zastanawiam się jakby właśnie skąd się bierze ta ufność i właśnie tworzenie autorytetów wśród celebrytów. No, czy jakbym miała strzelać i bawić się w psycholożkę, to myślę, że takie ślepe zapatrzenie w... Cieszę, to jest, czy może być dobra... ślepe zapatrzenie, jest w ogóle ciekawym stwierdzeniem. Ale brzmi dobrze. Jest pewną oznaką niedojrzałości i braku edukacji, bo jeżeli ty od lat otaczasz się różnymi treściami właśnie edukacyjnymi, które zwiększają twoją świadomość tego, jak wygląda świat, społeczeństwo, jak kreowane są wzorce, jak działają media, no to zaczynasz łączyć pewne kropki i zdajesz sobie sprawę, że to, co reprezentują sobą te osoby, jest kreacją i jest nierealistyczne. Natomiast bez tego byłoby ci pewnie łatwiej podążać właśnie w ślepy sposób za tym, co one mówią. I w ogóle moim zdaniem częścią dorastania jest zrozumienie, że nie ma ideałów, że nie ma osób, które są nad ludźmi, osób, które będą naszymi przewodnikami, bo w każdej kwestii są jakąś wyrocznią. Idealne, prawda? I to jest ciężkie, bo wiadomo, jak jesteśmy dziećmi, no to kochamy mieć superbohaterów i różne postacie z bajek, dosłownie. Czy tak samo możemy mieć podobny stosunek do naszych rodziców, kiedy jesteśmy mali. Oni są dla nas jak bogowie, no ale elementem dorastania jest stwierdzenie, hej, to są tylko ludzie. Jakby nie ma cudów, chociaż to też jest oczywiście do własnej refleksji, interpretacji, ale jeżeli jakaś osoba nagle budzi się z nowym nosem, no to sorry, ale tam nie było czarodziejskiej różdżki. Tam była dieta zmieniająca rysy twarzy. Tak, albo jakiś super krem z najnowszej kolekcji tej osoby. Więc ja bym się pokusiła o takie stwierdzenie, ale to jest oczywiście tylko moja opinia, jasne. Jakaś tam refleksja, bo wiesz, no to jest zjawisko masowego rażenia. W sensie to jest... To są miliony, czy no właśnie, nie wiem, miliardy miliony, ludzi. Nie, chyba miliony. Które rzeczywiście w to idą i kupują ten cały wizerunek, tak. Na przykład Kardashianek, o których powiedziałaś. No więc właśnie, zostańmy przy nich na chwilę, bo ja też pomyślałam od początku o Kardashiankach, bo myślę, że to jest jakiś taki fenomen. Mamy ludzi, którzy na przestrzeni lat odmłodnieli, zmienili kształt ciała, twarzy, którzy zaprzeczają temu, że cokolwiek sobie zrobili. Tak. Jak?
Jakby co oni mówią, jak oni się bronią, jak oni to tłumaczą, czy po prostu nie odpowiadają na pytania? Wiesz co, właśnie problem w tym, że odpowiadają na pytania i problem w tym, jak odpowiadają na pytania, bo Kardashianki były pytane, no jakby są pytane tak naprawdę często, tak. O ich zmiany w wyglądzie, zarówno w momencie, kiedy ich wygląd się po prostu jakby znacząco zmieni tam z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc, jak i tak po prostu w wywiadach i jakby one po prostu zaprzeczają. I tyle. I to jest przykre, tak. Zaprzeczają i tyle. I to, ile ja takich nawet nie wiem, jak je nazwać, pełnych pewności siebie albo jakiejś takiej bezczelności. Bezczelności, tak. Ile było właśnie takich odpowiedzi wśród Kardashianek czy znanych modelek, przykładem chyba jest, teraz nie chcę pomylić, ale wydaje mi się, że to była Bella Hadid, która a po prostu powiedziała, że ona jest naturalna i że tak ją matka stworzyła, coś takiego. Mm. Dziewczyna, która zmieniła się absolutnie nie do poznania przez lata, która po prostu całkowicie jakby zmieniły jej się rysy twarzy, bo całkowicie zmienił jej się nos, całkowicie zmieniły jej się no, rysy twarzy, oczy. Gdzie wypowiadała się cała masa ekspertów właśnie z dziedziny chirurgii estetycznej czy z dziedziny medycyny estetycznej, pisząc, co ona najpewniej miała zrobione. Jakby to jest zupełnie osobna kwestia, że ludzie takie rzeczy piszą i rozmawiają na ten temat, ale wydaje mi się, że to jest dość zasadne mimo wszystko przez to, że po prostu pojawia się pytanie i taka niezgoda na to, że ktoś w tak bezczelny sposób kłamie po prostu miliony swoich odbiorców i te wszystkie młode dziewczyny, które po prostu śledzą każdy jej ruch gdzieś tam w internecie i dla których jest wyrocznią i takim właśnie wzorem do naśladowania, nie? Ja nie ukrywam, że to jest takie moje guilty pleasure, czasami sobie obejrzeć jakieś takie filmiki. I trafiłam parę miesięcy temu właśnie na film o Hailey Bieber, którą uwielbiam, w sensie ona mi się strasznie podoba z wyglądu. I odpaliłam wideo, gdzie właśnie ekspertka medycyny estetycznej opowiada o tym, co na przestrzeni lat Hailey zrobiła sobie z twarzą. I ja, pomimo że uważałam siebie, wiesz, za osobę, która jest świadoma i wyedukowana, to stwierdziłam, o, to ja też jestem w tej grupie podążających ślepo dziewczyn, bo ja byłam przekonana, że to jest jej naturalne piękno. A to się okazuje, że jest kolejną osobą, która zaprzecza, że cokolwiek sobie zrobiła, a jednak tych ingerencji było więcej, więc jeżeli taki ma być, wiesz, cel osób, które wrzucają tego typu filmy, to myślę, że to jest jednak pozytywna rzecz, bo to odczarowuje nam pewne, pewne kwestie, ale ja bym jeszcze na chwilę się cofnęła do samego początku, czyli czy w ogóle sam fakt, że te osoby korzystają z medycyny estetycznej, uważasz za zły? Nie. Wiesz co, nie. Nie. W ogóle jakby ingerowanie w wygląd, w ogóle nie uważam, że jest czymś złym i zmiana swojego wyglądu. Też wiele razy wspominałam na swoich mediach społecznościowych, że kiedyś powiększałam usta i też to nie, jakby nigdy nie było dla mnie tematem tabu, żeby komuś wmawiać, że nie wiem, coś mnie ugryzło i spuchłam, czy coś. Mam w domu hodowlę os. Na przykład. albo że to jakaś magiczna pomadka, prawda? Tak uważam. Medycyna estetyczna z założenia jest dla ludzi, ale też warto się zastanowić, jakby skąd się to bierze, bo wiadomo, można sobie krzyczeć, że to wolny wybór i jasne, fajnie by było, jeżeli nikt by się nie czepiał tego, co robimy ze swoim wyglądem, bo nikomu tak naprawdę nic do tego, ale też jakby wiedzmy, że to się skądś wzięło, że to nie jest tylko i wyłącznie nasz wybór, mój wybór, twój wybór, że się decydujemy na jakiś zabieg medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, czy ogółem zmiany wyglądu, tylko to skąd się wzięło, podobnie jak właśnie ta chęć szczupłości. To, że nie wiem, w naszym kraju, w naszej kulturze coś jest modne, to nie oznacza, że na drugim końcu świata to jest również modne i tam też każdy chce to zrobić, więc jakby dobrze wiedzieć, skąd się to bierze i po prostu żyć w takiej świadomości, że to nie do końca jest tak, że my decydujemy o sobie w 100%, bo wpływa na nas x różnych rzeczy z zewnątrz. W sensie można by powiedzieć, że no jak to, przecież ja zdecydowałam, że powiększę sobie usta, ale jeżeli spojrzymy na ten szerszy kontekst, to dlaczego to robię? Nie dlatego, że uważam, że moje usta są brzydkie, tylko wydaje mi się, że będę atrakcyjna wtedy, kiedy będę miała duże usta i tego nie powiedział mi, no właśnie, różne osoby mogą mi to powiedzieć, ale to zazwyczaj powiedziały w cudzysłowie nam media. Tak. Tym, że wtedy będziesz kochana, akceptowana, wychwalana.
I to jest przerażające. To jest przerażające, ale właśnie tak jakby wydaje mi się, że to jest ważna część, żeby każdy sobie zdał, każda kobieta, każdy mężczyzna sobie zdał sprawę z tego, że tak jakby właśnie nie jesteśmy tak bardzo, nie mamy tak bardzo dużo wpływu na siebie, jak nam się wydaje, nie? I żeby po prostu nie krzyczeć głośno o tym, jaki to nie jest nasz wybór, no bo to nie jest do końca nasz wybór. Nie tylko i wyłącznie, tak. Prawda? Czyli medycyna estetyczna jest okej, jeżeli... Znaczy zawsze jest okej, no bo to jest twoja jakaś tam decyzja finalnie i bierzesz też konsekwencje na siebie, więc to jest tak. Powiedzmy sprawa twoja. Z czego to wynika, no to bywa różnie, ale problem chyba pojawia się wtedy, kiedy no właśnie, osoby, które mają jakąś publiczność, o tym nie mówią. No bo co by się stało takim Kardashiankom, gdyby powiedziały publicznie, że tak, korzystamy z medycyny estetycznej, jeśli chcesz wyglądać jak my. O właśnie, może to jest ten problem. Jeśli chcesz wyglądać jak my, możesz no sobie to zrobić. Wiesz co, no, to jest dla mnie zastanawiające i często o tym myślałam. Czy to by miało jakby realne, negatywne skutki, gdyby osoby X się przyznały do tego, że z czegoś korzystały? Z drugiej strony to musi być w tym momencie ciężkie, w momencie, kiedy tak wiele lat... po prostu wprost i to całkiem bezczelnie tak. Wszystkich okłamywały, więc przyznanie się po tym wszystkim do tego, że no nie, jakby nie przyznawałam się do tego z powodu jakiegoś tam, ale zrobiłam, to pewnie musi być cięższe w momencie, tak. Kiedy się wziął udział w tylu wywiadach i w tylu wywiadach się mówiło nieprawdę. Ale widzisz, no, są osoby, które nadal są postrzegane, tak jak mówisz o Hailey Bieber, powiedziałaś. Tak. No to takim przykładem właśnie z rodziny Kardashianów jest Kendall Jenner. No właśnie, gdzie jest Kendall? Gdzie jest masa osób, która jest w stanie się wykłócać, że Kendall jest w 100% naturalna. Tak. No, a porównując sobie zdjęcia, ja robię takie filmiki czasem na TikToku albo na Instagramie, na Instastory, gdzie porównuję właśnie zdjęcia sprzed lat, gdzie osoba była nastolatką czy tam dzieckiem i wklejam właśnie zdjęcia obecne właśnie w kontekście wypierania się, korzystania z różnych zabiegów medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i no jakby to jest robienie z ludzi debili, tak? To po prostu widać, to jakby nie trzeba być chirurgiem ani lekarzem medycyny estetycznej, kosmetologiem, nic z tych rzeczy, żeby to po prostu zobaczyć, że to jest robienie ludzi z ludzi debili, nie? A właśnie są te osoby, no często są to dzieciaki, które po prostu są tak ślepo zapatrzone w te swoje celebryckie autorytety, że właśnie w takich momentach ich bronią, je bronią. I ja to odczuwam właśnie na profilu, w momencie, kiedy poruszam takie kwestie. Są obrońcy. Są obrońcy, okay. Tak. Są obrońcy. I to jest zabawne, bo właśnie są obrońcy, którzy tak jakby... Tak bardzo, to jest bardzo ciekawe. Chciałabym kiedyś przeczytać jakieś badania na ten temat. Dlaczego tak bardzo zwykłe osoby, typu my czy nasi odbiorcy, utożsamiają się z tymi osobami, do których im tak bardzo daleko, pod okay. każdym kątem, nie? Czyli właśnie z takimi totalnie nieosiągalnymi celebrytkami, jak właśnie na przykład Kardashianki. I prędzej są w stanie uwierzyć tym osobom tak bardzo odległym i nieosiągalnym w to, że znają je, że te osoby mówią prawdę, że te fanki coś tak jakby wiedzą tak naprawdę na ich temat, na podstawie tego, co widzą w internecie czy w telewizji, niż uwierzyć zwykłym osobom, tak. Nie? Jakby podejść do tego bardziej krytycznie. Może nie są w stanie po prostu pożegnać tego autorytetu, tak. Bo kto im zostanie? Też mamy, myślę, kryzys autorytetów w ogóle w dzisiejszych czasach, więc jeżeli autorytetem życiowym staje się Kim Kardashian, no to jest duża presja na tej Kim, więc jedyne, co nam pozostaje, to ją wysławiać za jej wygląd, a jak jeszcze to nam odbiorą, to już nie będzie kogo podziwiać tak. Na tym świecie. Tak, chciałam powiedzieć, że mierzi mnie to, choć to nie jest temat na tę dyskusję naszą dzisiejszą, że tak mało osób dostrzega fakt, jak wiele z czarnej kultury zapożycza Kim Kardashian i jak bardzo na tym opiera się stworzenie całej jej sylwetki, całej jej postaci, całego jej autorytetu, który jakby to jest tak naprawdę kolejne kłamstwo, prawda? Ale tak sobie myślę w kontekście Hailey Bieber i tak samo właśnie Kendall Jenner, że one są jeszcze bardzo młode i często te zdjęcia, które są pokazywane w internecie, no to właśnie są zdjęcia ich jako dzieci, jako nastolatek. Mm-hmm. I tutaj można, wiesz, argumentować, że no one się zmieniły, bo dojrzały tak. I im się wysmukliła twarz i tak dalej. To tak, czasem tak argumentują właśnie niektóre osoby. No, ale tak jakby, wiesz, nie są... tak czasem tłumaczyła. Wiesz co, no, jakby chciałabym żyć w takim naiwnym przekonaniu i podejściu, ale no wydaje mi się, że usta się o kilka rozmiarów, wiesz, nie powiększają w ciągu kilku lat, nie? Tylko u Kylie. Tylko u Kylie. Ona jest chyba takim, chociaż nie wiem, czy masz
refleksje, przemyślenia, wiedzę, nie wiem jak to nazwać, na temat tego, która z Kardashianek jest tak najbardziej ewidentnie przetransformowana przez medycynę estetyczną? Nie, wiesz co, nie śledzę ich do tego stopnia. Raczej jak śledzę, to te właśnie momenty, w których robią coś problematycznego. Bo wydaje mi się, że to jest tak, że są pewne osoby, które widzisz na przykład po latach, albo widzisz nagle na jakiejś gali, mówię o sławnych osobach, i stwierdzasz, o, nowa twarz. Ale przy większości ludzi nie ma tego efektu, przy większości, no przy jakiejś tam części. I przypomina mi się taki komentarz, który często rzucała moja mama, czyli jak ona świetnie wygląda, jak dobrze, że ona sobie nic nie zrobiła z twarzą. Okej. No i właśnie, czy rzeczywiście, czy może po prostu dobrze coś zrobiła z twarzą? Najpewniej dobrze coś zrobiła z twarzą, prawda? Wiesz, jakby mam wrażenie, że ludzie cały czas zapominają, że nad osobami celebryckimi, takimi jak właśnie Kardashianki na przykład, już zostańmy przy nich, przy tych biednych Kardashiankach. No, bardzo biednych. Że ludzie zapominają, tak jakby, jak wiele ludzi dba o to, żeby one wyglądały tak, jak wyglądają. Że to jest pewnie cały sztab lekarzy, cały sztab chirurgów, lekarzy chirurgii, cały sztab trenerów personalnych, stylistek, makijażystek, fryzjerek, fryzjerów i tak dalej, nie? Że jakby to nie jest tak, że są one i są one i jakby to one tylko zapewniają sobie ten wygląd, tylko tam pracuje cała masa ludzi, którzy mają ogromne doświadczenie i ogromną wiedzę, również marketingową w tym temacie i po prostu wiedzą, jak je sprzedać. Tak, i mówi się, że dobrze zrobiona medycyna estetyczna to taka, której nie widzimy. Widać. Więc w przypadku tych ludzi, gdzie mamy pewne niedowierzania, to prawdopodobnie po prostu dobrze trafili. Tak. No i nie demonizujemy tego. Byłoby super, gdyby zaczęli mówić o tym wprost, bo albo robią z nas głupków, albo sprawiają, że mamy jeszcze większe kompleksy i myślę, że to jest mega smutne. No ale abstrahując od medycyny estetycznej, mamy sobie te idealne, piękne, wyszlifowane, wypielęgnowane panie, zazwyczaj kobiety, tak jakby to jest, wydaje mi się, głównie zjawisko związane z kobietami. No bo to na kobietach ciąży ta presja. I te panie są w mediach społecznościowych, wrzucają swoje zdjęcia, wrzucają swoje filmiki i używają na tym filtrów, dziwnych, różnych zabiegów, o których ty mówisz i chętnie o tym posłucham i myślę, posłuchamy. Korzystają z Photoshopa i sytuacja jest znowu taka sama. Czyli wrzucam coś i udaję, że to jestem ja w naturalnej formie. Dlaczego to się dzieje? I jak często to się dzieje? Karolina, bardzo często i nie wiem, dlaczego to się dzieje. To jest dla mnie jeszcze bardziej niewiarygodne niż ta medycyna estetyczna, bo wiesz, są konta na Instagramie, obserwuję kilka takich kont, które po prostu wyłapują te zmiany w zdjęciach, czyli te przeróbki. Tak, no, są jakieś anomalia. Tak, jakieś anomalia, właśnie typu jakaś, nie wiem, odgięta komoda, czy wiesz, tak, jakaś krzywa ściana i te sprawy. I to jest dla mnie właśnie tym bardziej niesamowite, że to idzie na tak dużą skalę, bo to robią osoby, które mają tak ogromną społeczność. Tak, jak już musisz zrobić ten retusz, to zrób go dobrze. Skoro masz 20 tysięcy ludzi, którzy wokół ciebie skaczą, to niech ci ktoś to dobrze wyretuszuje, bo to trochę obciach. I wiesz co, i właśnie wydaje mi się, że znowu wracamy do tej odpowiedzialności społecznej, tego poczuwania się do tego, jaki mamy wpływ na innych. Bo ja też wielokrotnie wspominałam u siebie na Instagramie, wspominam dalej, że też byłam osobą, która kiedyś retuszowała swoje zdjęcia. Wydaje mi się, że robiłam to lepiej niż Kardashianki. Natomiast to jest coś, czego się teraz w tym momencie wstydzę. I ja oprzytomniałam, nie wiem, kilka lat temu już tak naprawdę, bo robiłam to głównie, gdy byłam nastolatką, zaburzoną nastolatką. I tak jakby ja już jakiś czas temu, głównie to był początek właśnie mojej akcji Szczere Ciało, kiedy zdecydowałam, że chcę pokazywać siebie nie tylko z tego idealnego profilu i na idealnie wypozowanych zdjęciach, tylko chcę pokazać po prostu mnie, czyli fałdki na brzuchu, celulit, skórę bez makijażu i tak dalej, i tak dalej. No i jakby absolutny brak retuszu przede wszystkim.
bo już wtedy, w tym momencie, wiesz, jakby nie chcę robić z siebie teraz świętej i po prostu pokutować czy cokolwiek, ale jakby dziwi mnie to, bo ja już w tym momencie po prostu się zreflektowałam, że mi jest głupio, tak nie powinno być. Jestem odpowiedzialna za te osoby, które mnie obserwują, to są młode dziewczyny. Ja byłam jakiś czas temu młoda i okropnie na mnie wpływały takie rzeczy, jak właśnie jakieś wyidealizowane postacie w internecie. Przyszłam przez piekło, właśnie przez zaburzony obraz siebie i swojego ciała i nie chcę tego kontynuować, mimo że jakby czuję się dobrze, to jakby nie chcę już, wiesz, przykładać do tego ręki, nie? A osoby z tak ogromnym kapitałem w postaci milionów followersów nie mają tej refleksji. To jest niesamowite. To jest niesamowite i wierzę, że ta refleksja przyjdzie. Może ona stopniowo też gdzieś dochodzi do pewnych osób, ale myślę, że w tej branży też ta presja idealności jest tak duża, że te laski oparły na tym całą swoją karierę tak. I nagle miałyby pokazywać swoje mankamenty, no w momencie, kiedy nie są tym cudownym kanonem, mogą stracić, nie wiem, kampanię, mogą stracić obserwatorów, mogą stracić sprzedaż swoich produktów, no bo one już nie działają wyszczuplająco i po prostu, nie wiem, odmieniająco życie. Myślę też, że warto, żebyśmy wspomniały o tym właśnie, że dobrze zastanowić się, na ile one są, wiesz, sprawczyniami tych złych rzeczy, a na ile są ofiarami tej właśnie presji, która ciąży na kobietach i tej presji, która ciąży również na osobach znanych, popularnych, które są po prostu oceniane z każdej strony. Wystarczy sobie wejść, no nie wiem, na jakiegoś Pudelka czy inne tego typu portale i wiesz, mamy wysyp tego, nie? Ale też wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś, ty zaczęłaś zastanawiać się nad tym, jak się czujesz ze sobą, by zaczęłaś pracować nad swoją relacją ze sobą, ze swoim ciałem i w konsekwencji miałaś refleksję, że ty nie życzysz tego innym ludziom i chcesz uwolnić też młode dziewczyny od tego, żeby wpadały w ten wir, na przykład obserwując ciebie. I tak sobie myślę, że ten fakt, że te znane osoby nie mają tej refleksji, znaczy, że one jeszcze w ogóle nie są na to gotowe, że one ze sobą sobie nie przerobiły tego, jak same właśnie są ofiarami i jak same dążą do tej idealności. No, ja staram się je jakoś wytłumaczyć, dlatego że bardzo nie chciałabym, żeby to, co robią, było, wiesz, efektem jakiejś ich perfidii, że oni sobie myślą, haha, teraz wszyscy będą myśleć, że jestem idealna i będą się katować. No nie sądzę, że gdybyś zapytała którejś z Kardashianek, czy uważasz, że dziewczyny powinny czuć się jak, za przeproszeniem, gówno ze sobą, patrząc na twoje zdjęcia i żeby się zaczęły strasznie odchudzać, głodzić, przechodzić na straszne diety, stosować bolesne zabiegi, to nie wydaje mi się, żeby któraś z nich powiedziała, tak, właśnie tego życzę światu, że to jest tak strasznie o nich i może tak. Właśnie o ich kompleksach, że no wiesz, w ogóle skupianie całej swojej uwagi na wyglądzie, to już jest chyba podstawowy problem. Tak, wiesz co, i też właśnie sobie tak, ja sobie tak żyję w stosunku do nich między takim złem, w sensie taką złością, nie złem, złością bardziej, wskurzeniem i taką niezgodą na to, co one robią, a między po prostu współczuciem tego, w jakiej są sytuacji, jakie to musi być ciężkie dla nich, nie? Tak, jeszcze wrócę do tych filtrów i retuszy mniej lub bardziej udanych, bo uważam, że to jest po prostu śmieszne i mam nadzieję, że to będzie trafiało do szerszego grona odbiorców i ludzie zaczną otwierać oczy na zasadzie, o wow, to tak działa. No bo wiesz, mamy właśnie taką idealną Kendall, która jest uważana za jedną z najpiękniejszych osób na świecie i powiedzmy, no większość osób pewnie uważa, że jest naturalna, no wygląda dosyć naturalnie jakby i super też ma na pewno geny, tak niewiele tam trzeba było zrobić, jest jakby ma figurę modelki, tak, zajmuje się modelingiem, cokolwiek to znaczy figurę modelki w dzisiejszych czasach. I ona wrzuca wideo, gdzie jest... Widziałaś to. W bikini. Widziałam to u ciebie. I ja miałam takie... Serio? Ona też robi takie rzeczy? Ale czemu? Powiedz, co tam się zadziało. Właśnie widzisz, ty mi o tym przypomniałaś, bo ja w ogóle totalnie mi to wyleciało z głowy, ale ona używała jakiejś aplikacji do wyszczuplania ciała na wideo. Więc to też dobrze mieć na uwadze, że w obecnych czasach nie tylko można... Tak. się zmienić i zmienić swój wygląd na zdjęciu i się jakoś tam zretuszować, tylko że można to zrobić również na wideo. Mało tego, można to zrobić również na live wideo. O oh, wow. I tutaj przykładem jest, jeżeli dobrze pamiętam, jaki było? Kolejna siostra Kardashian. Kourtney. Nie.
Chloe. Chloe, tak. Tak, ona, właśnie ona. Bo pamiętam, że była taka sytuacja, że ktoś jej chyba na podstawie po jakimś wideo, bodajże nie wiem, czy ona czegoś nie reklamowała wtedy, tak mi się kojarzy coś, ale że właśnie po opublikowaniu przez nią jakiegoś wideo, na którym, które zostało przerobione i ludzie po prostu to wyhaczyli i zarzucili, że to nie jest okej, chciała nagrać live wideo, udowadniając, że nie mają racji. Że nie mają racji i że ona tak wygląda. I to live wideo również... O Jezu, przepraszam. To live wideo było również po retuszu, nie? Okej, co wam wszystko, co powiedziałam, że tam nie ma perfidy. No właśnie, to jest tak absurd. Się, co nie? I tak z jednej strony tak sobie myślisz, a potem słyszysz albo widzisz coś takiego, albo słyszysz wypowiedź taką totalnie perfidną, że to są moje geny. No jakby... Wow. Ale to jest duża bezczelność, wiesz? Fascynuje mnie to. Że, ale właśnie to, co powiedziałaś parę dziesiąt minut temu, jakim cudem ci ludzie są za to rozgrzeszani i nadal są na fali. Tak. Tak jakbyśmy my jako społeczeństwo byli tak przyzwyczajeni do tego, że nam ktoś wciska kity i kłamie, tak. Czy w mediach, czy w polityce, że my to po prostu puszczamy i myślimy sobie, no tak, machamy ręką. W zasadzie, no tak to działa. Nadal chcę być jak ty. What? Straszne. Ale żeby nie było aż tak strasznie, to powiedziałaś z jednej strony, że kiedy wrzucasz takie materiały, gdzie porównujesz na przykład zdjęcia, czy pokazujesz ludziom, jak to naprawdę było. Są oczywiście obrońcy Kardashianek, tak. Czy innych celebrytek, ale zakładam, że są też ludzie, którzy reagują na to dobrze, którzy potrzebują oglądać takie treści, które ty wrzucasz. No więc właśnie, jaka jest reakcja i konsekwencja tego, że zwiększamy... tutaj konkretnie ty w swoich na przykład filmikach czy postach, zwiększasz świadomość właśnie tych przekłamań. Wiesz co, to jest zdecydowana większość, jeżeli chodzi o odbiorców, którzy w jakiś sposób reagują na te moje relacje, przepraszam, czy na filmy na TikToku, czy na posty na Instagramie, cokolwiek. To jakby to jest myślę tak stosunek 90-10, jeżeli chodzi o osoby, które po prostu cieszą się, że to zobaczyły. To dziwnie brzmi, nie pasuje to słowo, cieszą się. Te słowa cieszą się, ale często mi dziękują, często piszą, że nie zdawały sobie sprawy, gdzie często to są też takie dość... wydawałoby się dla mnie oczywiste rzeczy. Mhm. Wiadomo, być może live, znaczy być może na pewno retusz live'a nie jest oczywisty, czy retusz wideo również może nie być oczywisty, no ale nie wiedziały są osoby, które nie wiedziały o wielu rzeczach i po prostu czują, że w jakiś sposób przejrzały na oczy, prawda? I cała nadzieja w tym, że to jest dalej przekazywane. Tak. I że te osoby powiedzą o tym, nie wiem, swoim koleżankom. Tak, i że dokładnie. To w końcu dojdzie. Że coś się zmieni. Bo też zauważyłam takie zjawisko i nie wiem, czy to też tak odbierasz, że jest coraz więcej kont no takich antyidealnych. Tak? Czyli kont, które właśnie pokazują niestandardowe kanony piękna, czy inne sylwetki kobiet, inną urodę, czy nie wiem, inną cerę, jakieś przebarwienia, bielactwo, trądzik, no mnóstwo rzeczy. Mm. I oczywiście to jest świetne, bo potrzebujemy tej różnorodności, ale ja czasami odnoszę wrażenie, że w tych kontach innych, nieidealnych, też zaczynamy podążać za jakimś ideałem, że niby właśnie dziewczyna ma być większa, albo ma mieć inny kształt twarzy, ale być na maksa wyretuszowaną, wypięknioną właśnie w tej swojej inności. Że ta gonitwa za tym ideałem ma miejsce nawet w tych miejscach nieoczywistych. To jest ciekawe, co? Bo już ja tego nie zauważyłam. I nie wiem, być może... Tak samo przy starości, że mówimy, dobra, nie będziemy tylko gloryfikować młodości, teraz starzejmy się... No właśnie, starzejmy się pięknie, wybierzmy najpiękniejsze starsze panie. Ale tego w ogóle nie zauważyłam. W sensie, jak dla mnie nadal jest kult młodości, nadal trwa kult młodości i jak dla mnie nadal mężczyźni się dobrze starzeją. Dam taki niewidoczny cudzysłów tutaj. A kobiety się starzeją źle i kobiety nie mają prawa się starzeć tak naprawdę. I wiesz, to widać po, nie wiem, jakichś kampaniach reklamowych, które potem oglądamy na billboardach czy w magazynach modowych, cokolwiek, gdzie mężczyzna jest pokazany normalnie. Wiadomo, że te zdjęcia też są po jakimś retuszu, ale mężczyzna po prostu ma zmarszczki i wygląda na swój wiek, a kobieta tych zmarszczek magicznie nie ma, mimo że w rzeczywistości ma ich sporo. No, to jest ciekawe, że mówisz, że tego nie zauważyłaś, bo to też pokazuje, jak bardzo każdy z nas
tkwi w swojej bańce i też kreuje sobie tą bańkę w mediach społecznościowych. Tak. Ja pamiętam, chyba kiedyś to przytaczałam nawet właśnie w podcaście, że rozmawiałam z moją przyjaciółką i mówiłam coś o sylwetkach. Mówię, no ale moja sylwetka jest taka jak coś tam. Ona mówi, co? Nie ma w ogóle takich sylwetek w sieci. Przecież wszystkie sylwetki są takie, takie i takie. Mówię, ziom, ale o czym ty mówisz? Przecież w dzisiejszych czasach jakby na czerwonym dywanie stratatata coś opowiadam. I nagle nas olśniło, to było kilka lat temu, że każdy z nas ma swój własny mały świat ze swoimi zasadami, ze swoimi sylwetkami i tak naprawdę kreuje sobie tą rzeczywistość. Każdy ma swoją własną. To jest trochę przerażające. To mnie przeraziło, bo to jest też to jest straszne, ale to też ma duży potencjał, że jeżeli my sobie zmienimy tą naszą rzeczywistość w postaci kont, którymi się otaczamy, to nagle będziemy akceptowane przez to sztuczne otoczenie, bo się okaże, że jesteśmy zwykłe, że jesteśmy takie jak inni, a jeżeli tym naszym otoczeniem internetowym są same Kendall Jenner z retuszem, no to czujemy się jak jakieś outsiderki, czujemy się gorsze, a mając cały przekrój nagle jesteśmy jedną z wielu. Tak działa reprezentacja. Myślę, że każdy z nas potrzebuje po prostu reprezentacji w internecie, w mediach. Wiesz, widzieć kogoś podobnego do nas po prostu. Żeby to normalizować, tak. A powiedz mi, co się zmieniło u ciebie, jeśli chodzi o konsumowanie mediów społecznościowych na przestrzeni lat? Czy kiedyś twój Instagram wyglądał inaczej, jeśli chodzi o konta, które śledzisz, a na przykład jakimi kontami teraz lubisz się otaczać? Jakie treści wpływają dobrze na ciebie i sprawiają, że tobie jest łatwiej nie podpinać się pod tą obsesję wyglądu mediów masowych? Wiesz co, mi się w ogóle to podoba, bardzo podoba to, jak Instagram się zmienił na przestrzeni lat. Ja na Instagram jestem od bardzo dawna, kiedyś jeszcze prowadziłam inne jakieś konto, takie bardziej prywatne, więc wydaje mi się, że od samych początków Instagrama już tam gdzieś byłam na tej platformie. To obecne konto mam bodajże od 2014 roku, jeśli się nie mylę, albo 15. I dla mnie taka dodająca otuchy jest właśnie ta świadomość zmiany, że kiedyś Instagram, ja wiem, że dużo osób się buntuje na to, bo dużo osób tak jakby tęskni za tym luzem, wrzucaniem byle jakich zdjęć, prawda, urywek, po prostu urywków ze swojego życia, nie zastanawiają się nad tym, jak wygląda twój feed i jak wygląda twój opis, cokolwiek. Natomiast mi się podoba ta zmiana, bo kiedyś, jak już trochę przeszliśmy z tego, wiesz, z tych takich totalnie byle jakich zdjęć do ery blogerów na Instagramie, twórców internetowych, gdzie ta platforma zaczęła być monetyzowana, gdzie po prostu przeniosły się tam osoby często z blogów wcześniej, z platform tego typu. To tak jakby wtedy Instagram był wyłącznie, mam wrażenie, pełnił dla ludzi funkcję wyłącznie estetyczną, ewentualnie jeszcze gdzieś tam były resztki tego oglądania, co tam u znajomych, nie? Tak jak teraz pewnie na Facebooku. Rzadko korzystam, więc nie wiem do końca, jak to wygląda na Facebooku. I właśnie w momencie, kiedy ktoś tworzył w internecie, był znany, to głównie z tego, że tworzył estetyczne treści. Wiadomo, że kategorie tej estetyki były przeróżne, ale no głównie chodziło o to, żeby te zdjęcia były ładne, żeby miło się na nie patrzyło. I myślę, że poniekąd to było też taką przyczyną tego, że sama się zapędziłam w to, że po prostu wszystko musiało być idealne, piękne, wypucowane i tak dalej. I oczywiście ludzie również, jeżeli mówimy o blogerkach, a ja po prostu chciałam tworzyć jakby od dawna dla większej ilości ludzi, a teraz po prostu jest to, czego kiedyś nie było, nie? Takie małe rzeczy jak celulit, jak rozstępy, jak fałdki, jak ludzie mówiący bez makijażu, czy ludzie pokazujący się w pryszczach. Wiesz, to jest ważne, nie? Mimo, że to istnieje od lat, to w internecie to nie istniało praktycznie w ogóle. Może istniało na jakichś pudlach, znowu tutaj przytoczę ten nieszczęsny portal i tam po prostu było, ale w formie właśnie obśmiania kogoś, bo ktoś wygląda tak. A teraz to jest po prostu taką rzeczą normalną, nie? I mi się bardzo podoba to, jak Instagram się zmienił na przestrzeni tych lat i że teraz rzeczywiście, wiadomo, nie, ciężko mówić, że ludzie teraz są w internecie prawdziwi, bo to też jest jakaś kreacja. Tak uważam i nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy znamy tą osobę po drugiej stronie, nieważne jak bardzo realna by się nie wydawała i jak autentyczna by się nie wydawała, ale w dalszym ciągu jakby widzimy tych ludzi dużo lepiej i dużo naturalniej niż widziałyśmy to kilka lat temu i to jest super. Podoba mi się
to jak na to patrzysz, bo ja oczywiście zaczęłam jakąś bardziej tragiczną wersję tej rzeczywistości przedstawiać, że nawet w tej nieidealności, szukamy idealności, nieważne to jest, bo i tak wydarzyła się zmiana i myślę, że wolę na to patrzeć tak, nie doszukiwać się, że my znowu wpadamy w obsesję, żeby te nasze fałdki też były takie, a te nasze, nie wiem, nierówne rysy twarzy były też piękne, nawet jeśli, to jest spoko, bo to i tak jest lepsze niż dążenie do jakiegoś nierealistycznego jednego kanonu, więc już się nie przyczepiam do tych kont. Wiesz co, wydaje mi się, że warto patrzeć krytycznie na wszystko. Ja osobiście tego nie zauważyłam, ale jakby chętnie się dowiem, o jakie konta na przykład chodzi, żeby po prostu mieć przykład jakiś, nie? I myślę, że mimo wszystko, nawet jeżeli, wiesz, ty myślisz, czy ja myślę, że zmiana jest dobra i jest lepiej niż było, to i tak warto patrzeć na wszystko krytycznie. A powiedziałaś, że są ludzie, którzy się buntują przeciwko tym zmianom, czyli że co, chcieliby, żebyśmy wrócili do świata pudrowych, pastelowych zdjęć i takich nasyconych zdjęć z podróży i wszystko jest pięknie, happy i bliss i tak dalej? No wiesz, że ludzie zawsze idealizują tamte czasy, kiedyś to było lepiej, nie? A mi się wydaje, że ten Instagram, o którym mówimy, ten dawniejszy, był taki nudny. Oczywiście, że był nudny, też tak uważam. Że nawet już abstrahując, że to było ładne, ja uważam, że teraz też jest mnóstwo pięknych rzeczy na Instagramie, a wtedy te konta zaczynały być wszystkie takie same, nic z nich nie wynikało, w sensie nie było żadnych ciekawostek, nawet nie chodzi o to, żeby tam one, wiesz, były jakieś filozoficzne i zmieniały świat, ale ile możesz obserwować kont, które wrzucają podobne zdjęcia, gdzie masz kurde, to mi się teraz przypominają takie, wiesz, jakieś flat leje z kwiatów, kawki. Tak, jak sobie cofniesz mój profil gdzieś tam do początku, to właśnie jest to, tak. No, myślę, że ja miałam podobne fantazje co do tego, jak chcę, żeby wyglądał mój profil to parę lat temu. I ja tam się cieszę, że te czasy minęły. W sensie, to jakby teraz Instagram stawia na osobowość i to jest, uważam, super. Na po prostu barwne osobowości. I to jest super, jak różnych ludzi możemy zobaczyć, nawet jeżeli nie poznać, bo ciężko powiedzieć, że je poznajemy, oglądając ich instastory, czy posty, czy wideo, cokolwiek. Ale poznać, zobaczyć mniej więcej, jak może wyglądać czyjeś życie. Życie kogoś, kto się na przykład bardzo różni od nas, żeby trochę otworzyć głowę, nie? Kogo byśmy przykładowo w normalnym życiu fizycznie nie poznali. Tak. Bo jest daleko od nas, bo nie wiem, jest z dużego miasta, małego miasta i reprezentuje zupełnie inną mniejszość niż ta, z którą mamy styczność na co dzień. Więc to jest też otwierające nas na świat, ale tylko wtedy, jeżeli przyłożymy się do tego, żeby sobie tą społeczność właśnie wybrać. No, więc moje pytanie brzmi, kogo ty na Instagramie na przykład obserwujesz? Och. Nie musisz podawać konkretnych osób, jeśli ci to jakoś, bo na przykład mnie by pewnie zestresowało, że muszę teraz wybrać, ale jakiego rodzaju właśnie konta są dla ciebie takimi, że myślisz sobie, o, to bym chciała śledzić, albo to mnie interesuje. Wiesz co, oglądam dużo kont właśnie, które pokazują różnorodność, to na pewno. Mam też grupkę kont, które po prostu działają modowo i jakby moda jest moim zainteresowaniem w dalszym ciągu, więc po prostu bardzo lubię oglądać estetyczne fotki i fotki stylówek, ale lubię też właśnie dowiedzieć się czegoś nowego z Instagrama i lubię to, że nie wiem, że są osoby na przykład z niepełnosprawnością, które walczą o prawa osób z niepełnosprawnością między innymi przez Instagram i to jest dla mnie jakby bardzo, bardzo, bardzo wartościowe dowiedzieć się coś więcej na temat życia tych osób, które no niestety w naszym kraju są ciągle pomijane. Nie? To jest dla mnie takie bardzo, bardzo wartościowe, zobaczyć taką perspektywę. No i z jednej strony mówimy, że Instagram zaczął się robić bardziej normalny, jest tam więcej nieidealności, no ale nadal jest to piękny, estetyczny świat w porównaniu z TikTokiem. Tak. Więc co się stało, że zobaczyłaś tyle dobrego w TikToku, albo że przekonałaś się do TikToka? Za co lubisz tę platformę i właśnie czym ona się różni? Czy ludzie z Instagrama odnajdą się na TikToku? Wiesz co? Wydaje mi się, że w ogóle łatwiej będzie się ludziom z TikToka odnaleźć na Instagramie niż ludziom z Instagrama na TikToku. Tak mi się zdaje. Przynajmniej ja tak uważam i trochę po sobie tak Dawaj, widzę. Wytłumacz. Wiesz co? W ogóle mam wrażenie, że teraz nie jest łatwo to wytłumaczyć i być może te różnice się trochę zacierają ze względu na to, że na Instagramie pojawiła się taka opcja jak rolki i zwyczajnie te filmiki z TikToka można przenosić na platformę, którą jest Instagram. Natomiast wiesz co? No... Kurczę, no próbuję znaleźć jakiś dobry przykład, żeby opisać to, co ja czuję po TikToku, ale TikTok... Wiesz, może cię rozbawia, słuchaj, bo się zaczęłaś bardzo uśmiechać. Wiesz, to tak, rozbawia mnie, ale chodzi o to, że musisz się strzelić w odpowiedni algorytm, który ci będzie podsuwał filmiki odpowiednie.
bo wiem, że dużo osób rezygnowało z TikToka, kiedy weszło i oglądało sobie te propozycje dla ciebie i po prostu tam pojawiały się nieodpowiednie filmy i rzeczywiście na początku tak jest, ale jakby algorytm musi odkryć to, co lubisz, tak? Czemu poświęcasz czas i co ci się tam podoba i co wzbudza jakieś emocje w tobie. No w momencie, kiedy już to pozna, to jest tylko śmieszniej. Ale TikTok jest w ogóle na maksa wciągający. Ja byłam najbardziej oporną TikTokową osobą na świecie. Znaczy pewnie nie, ale lubię sobie trochę pokoloryzować. I założyłam go w czerwcu. I na początku mówię, nie no, koszmar. A potem wpadłam na taki pomysł, że znalazłam osoby, które kojarzę z mediów i wiem, że są na TikToku. Zaobserwowałam je na TikToku i wtedy algorytm automatycznie pokazywał mi ich, wiadomo, treści lub podobne. Mhm. I stopniowo zaczął właśnie wyczuwać, co mi się podoba i ja miałam tak dobry czas na tym TikToku, że aż mi zaczęło przerażać to, ile to zżera minut, może godzin nawet. I powiem ci, że od dobrych 2 miesięcy w ogóle go nie otwieram, bo właśnie boję, że jak tam znowu przyjdę, to przepadnę. Przy czym oczywiście, wiesz, media społecznościowe są dla ludzi i też jesteśmy konsumentami i też nie ma nic złego w konsumowaniu TikToka. Fajnie po prostu, żeby trafiały do nas te treści, tak, żeby one były dla nas jakieś tam ciekawe, bo zakładam, że na TikToku też łatwo wpaść w jakąś taką czarną dziurę dziwnych treści. Tak, na pewno. Wiesz co, ja w ogóle tak sobie myślę, na przykład TikTok ma dalej jakąś taką inność w sobie, coś takiego, czego nie ma Instagram. Nie jestem w stanie tego sprecyzować i opisać, ale mogę ci podać przykład. Filmiki typu sprzątam swój pokój w depresji. Oh, wow. To jest takie, ja wiem, to smutno brzmi. No, smutno, ale to jest brzmi takie świeże. Chcecie, że to jest takie, no ale czy to nie jest właśnie odświeżające w takim sensie? Tak. I to jest super. I wiesz, widzieć tak różne perspektywy i myślisz sobie, kurczę, jaki dziwny filmik, ale jakby aż ciężko mi go opisać, nie? Ale to jest tak budujące i tak fajne widzieć, jak po prostu częścią terapii dla kogoś, kto żyje tam od miesięcy czy od lat w depresji, jest pokazanie bajzlu w pokoju, który ta osoba sprząta i wiesz, i te uskrzydlające komentarze typu gratulacje, super, świetnie, to jest wow. No właśnie, a jak jest na TikToku z tą różnorodnością i reprezentacją? Bo mówisz, że to się zaczyna dziać na Instagramie coraz częściej, a czy TikTok jest takim miejscem, które właśnie wita z otwartymi ramionami cały przekrój ludzi, czy raczej potrafimy trafić do takiej bardzo radykalnej grupki i na przykład zmierzyć się z ogromnym hejtem i krytyką? Wiesz co, no właśnie tak jakby mam wrażenie, że na TikToku jest ogółem trochę więcej miejsca na różnorodność i pewnie to też wynika z tego, że po prostu są młodsi odbiorcy. Już ci mówiłam ostatnio, jak się widziałyśmy przy okazji innego projektu, że ja uwielbiam młodzież i widzę zmianę w młodzieży, która po prostu napawa mnie optymizmem i nadzieją. Dlatego też pewnie TikTok jest inny niż Instagram, bo na Instagramie mamy zupełnie inną grupę. Staruchów mamy. Staruchów mamy, tak. Milenialsów na Instagramie mamy. Natomiast minusem TikToka, którego tak naprawdę nie ma na Instagramie, jest fakt, że na TikToku możesz trafić, twój film może trafić do zupełnie randomowej grupy odbiorców. Na Instagramie trafiasz najczęściej do swoich odbiorców, ewentualnie jeżeli gdzieś tam post wybije się, nie wiem, przez hashtagi czy przez kartę Exploruj, to wiadomo, możesz dotrzeć do jakiegoś szerszego grona, które niekoniecznie jest tam gdzieś gronem twoich obserwujących i podobnych do nich, ale zazwyczaj tak, nie? Gdzie po prostu czujesz, że na Instagramie masz w miarę podobną społeczność, która lubi podobne rzeczy, lubi twoje treści, jest tam dla twoich treści i tak jakby, no nie wiem, znacie się trochę dłużej, wiesz. Natomiast na TikToku w momencie, kiedy filmik się wywiraluje, mówiąc potocznie, może trafić do absolutnie nieprzewidzianej grupy odbiorców i to zarówno mogą być nastolatki lat 13, jak i mężczyźni lat, nie wiem, 40-50, konserwatywni, nie? Powiedziałaś o tych młodych, bo ja totalnie się zgadzam, że pokolenie Z i pewnie kolejne pokolenia to jest zupełnie inny mindset. To są osoby z o wiele bardziej otwartą głową, z większą taką świadomością. Mam szczerą nadzieję, że to nie jest bardzo też bańkowe, że to są młodzi z jakichś tam konkretnych miejsc w Polsce czy na świecie, chociaż pewnie tak jest jak ze wszystkim. Ale z jednej strony, tak już kończąc, przyszła do mnie taka refleksja, że mamy młodych ludzi, którzy trochę już nie akceptują tak zwanego bullshitu i myślę, że są bardziej przenikliwi i bardziej podważają to, co jest im dane, więc potencjalnie podważą prawdomówność Kardashianek. Ale też mamy różne dane, które mówią o tym, że dzieciaki, głównie dziewczynki, od najmłodszych lat stosują filtry, boją się pokazywać w miejscach publicznych, ponieważ właśnie
mają ogromne kompleksy i nierealistyczne standardy wyglądu w głowie i od, no właśnie, od 8-10 lat już myślą o tym, co mogą zrobić, żeby jakoś zaingerować w swój wygląd, żeby być akceptowanym, żeby czuć się pięknym. I tu mamy taki, wiesz, takie jakby dwa scenariusze, tak? Czy co wygra? Czy ta masowa siła rażenia nadal tej obsesji piękna, kanonów piękna w mediach, czy jednak świeżość, krytyka i taka niezależność młodego pokolenia? Jak ty myślisz? W jaką stronę pójdzie ten wiesz świat? Wiesz co? Ja w ogóle zaczęłabym od tego, że jest, wydaje mi się, nie jestem tutaj metodologią nic z tych rzeczy, ale wydaje mi się, że jest za wcześnie, żeby móc ocenić, na ile to, jak zmienił się, nie wiem, jak zmieniły się media w Polsce, bo jakby żyjemy w Polsce, to jest zupełnie coś innego niż na przykład Stany Zjednoczone, że jest tak jakby za wcześnie, żeby ocenić tą zmianę na nastolatkach. Przecież to tak naprawdę jakby to są pierwsze podmuchy wiatru, nie? Ta zmiana dopiero wchodzi, tak mi się wydaje. Ja pierwszy raz, kiedy wrzuciłam post właśnie w ramach akcji Szczere Ciało, to było 2021 rok, sierpień bodajże, albo lipiec. Więc no ile to jest? Półtora roku temu, tak? Dobrze mówiłam, czy nie? Tak. No, rok temu. Rok temu, ponad. I wtedy nie kojarzę kont, które wrzucały takie treści w Polsce, nie? Więc to jest tak świeża sprawa, że jakby, wiesz, nad takimi badaniami się siedzi trochę. Jeszcze nie wiemy po prostu, czy to, tak, no, czy to się rozprzestrzeni. Tak, być może jestem po prostu zbyt dobrej myśli, ale raczej jestem realistką niż optymistką, natomiast mam taką nadzieję, że będzie szło w dobrym kierunku. Tylko za wolno. I chciałabym, żeby szło szybciej na pewno. Ale dzięki takim osobom jak ty będzie szło coraz szybciej. Miło naprawdę, mi. Naprawdę wierzę w to, że my trochę przejrzymy na oczy, może odwrócimy też uwagę od tego wyglądu i zrozumiemy, że to nie jest jedyna wartość człowieka, bo to chyba byłoby najbardziej korzystne dla nas wszystkich, tak, jakbyśmy po prostu odwrócili głowę i zajęli się czymś. Chociaż wiesz, no nie dla nas wszystkich, bo na pewno nie dla korporacji najbogatszych ludzi tego świata, prawda? No ale dla nas ofiar tego, tak, wszystkiego. Dla nas ofiar. Tak, dla nas po prostu ludzi, którzy w swoim prywatnym życiu naprawdę mogliby fokusować się na czymś innym i w ogóle polecam książkę, nie wiem, czy czytałaś, Obsesja Piękna. Nie przeczytam jeszcze. Ona jest świetna, mi bardzo dużo zmieniła w głowie i pokazała, jak ogromnym problemem jest właśnie obsesja wyglądu, szczególnie wśród kobiet. I jedną z rzeczy, która została tam powiedziana i co zostanie ze mną na długo, to było to, że my średnio tam oczywiście były jakieś statystyki, które teraz pomylę, ale to było około 80% jakby naszych myśli w ciągu dnia jako kobiet jest sfokusowanych na tym, jak wyglądamy. Od samego oczywiście przygotowania się, wyszykowania przez analizę tego, jak wyglądamy, jak postrzegają nas inni, jak w danym momencie można nas, wiesz, ująć z boku, jak wygląda nasza sylwetka. No koszmar. I że to ma tak strasznie wysokie przełożenie na nasze funkcje poznawcze mózgu, na nasz performance w pracy, na wszystkie inne funkcje, na których powinno nam zależeć bardziej, bo skupiamy swoją uwagę na wyglądzie i przez to gorzej nam wychodzą inne rzeczy. I to było dla mnie tak smutne. Widziałam chyba te badania i były porównywane też dziewczynki i chłopcy bodajże na jakichś egzaminach. Tak. A z książką się wstrzymywałam, bo zaczęłam pisać e-booka o samoakceptacji jakiś czas temu i nie chciałam się sugerować, No to wiem, dużo osób o niej mówi, no. Najpierw czekamy na twoją publikację w takim razie, a potem ja jestem ciekawa, co sądzisz, bo ja polecam, mimo że wydawało mi się, że gdzieś tam się edukuję i mam do tego dystans, to zobaczyłam, jak bardzo też jestem i jesteśmy wszystkie ofiarami tego, także to taka ciekawostka na koniec. Justyna, ja tobie bardzo dziękuję za to, że do mnie przyszłaś i że porozmawiałyśmy. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. No, życzę ci, żebyś nadal czuła motywację do tego, żeby tworzyć, bo wydaje mi się, że właśnie w takich osobach jest cała nadzieja i przyszłość mediów społecznościowych i że jak spotkamy się za jakiś czas, mam nadzieję, że szybciej niż później, będziemy mogły powiedzieć, że era kłamliwych Kardashianek. Oczywiście mówię to w cudzysłowie, nie chodzi o nie per se, tylko całe to zjawisko jest za nami i my raz, że jesteśmy szczerzy z publiką na temat tego, co robimy, jak kreujemy siebie, jak wyglądamy, a dwa, przestajemy tyle mówić o tym całym wyglądzie. Tak. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.
Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Niezmiennie odsyłam Was również na mojego Instagrama instagram.com/Karolina Sobańska, gdzie postuję regularnie, piszę swoje małe felietony w opisach postów, wrzucam codzienne relacje i poszerzam tematy około podcastowe. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć!